Halo, halo, YouTube, z tej strony Bodzio, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, wydaje mi się, że już ostatnim odcinku z mojej serii Zagrajmy w Tifa i tutaj zbierzamy dużymi krokami do finałowej walki z Erin. Oj, coś tak czytałem właśnie, że to będzie ciężka sprawa. Mogę spaść? Pewnie mogę spaść, ale nie chcę tego sprawdzać. Tak więc postarajmy się jakoś tak w miarę ogarnąć, żeby to nie trwało jakoś wieki, ale... Tam mogę wejść na górę, ale nie wiem. Też sobie poszukam, jak to wygląda na zapas moich strzał, moje życie. Uzupełnimy sobie może koncentrację. Życie jest na odpowiednim poziomie, tak powiem. Dobra, wybierzmy sobie strzałę. Szkoda, że tu nie pokazuję, jaki to jest rodzaj strzały. Można się sobie domyślić po tym, po zdjęciu, no ale no. Fajnie jakby tak pisało mimo wszystko, chociaż na ułamek chwili, żeby było pokazane. Dobra, może tutaj coś górą zdziałamy? Nie, nic chyba nie zdziałamy. Poza tym, że... O nie, w sumie... Jebut! Fajne! Wow, nagle tak coś się... wyłączyło? Nagle taki wups! I nie ma dźwięku nie żadnego. Dobra. Okej, dobra, jak musimy się teraz dostać? Jebut! Ten głupi łeb! Dziro jedno. Lubisz to, suko. Jaki odgłos dziwny. O. Grab my balls. Get on your knees. You bastard. We're disposable. Replaceable. Only as good as the marks we provide. Myślę, że można przebiegnąć. No. Podejść do Erin. Gdzie jest znacznik? Jest jakiś znacznik tego, gdzie powinienem, w którą stronę powinienem pójść. Ale tłuczę tutaj coś. Spróbujmy jakoś tak to w miarę na logikę wziąć. Skoro tutaj możemy, no to... Okej, dobra. Nie, to chyba ewidentnie źle poszedłem. Może ja powinienem się wrócić. A tam na górze co jest? Pójdźmy w stronę światła. Stay back. Fuck, wykryła mnie. Może tak miało być? Ona tu jest? A kuku? O, dobra, dobra. Uda się teraz. Nie widzi mnie. Mogę ją macnąć? Laska! Jebut! I zniknęła. Fu, to ona takich zamieniała! To gówno takich zamieniało! Co za shit! No sobie chyba ostatnią rzecz, którą... Słuchajcie, sobie sprawdzę szybko aż. Wszystko... Czemu ja tego nie kupiłem? Aha, miałem jeden punkt, czekaj. Chwila, moment. O kurde, ale się rozpadało. Masakra, za oknem, kurde, łoj, deszcz. O, i to osny. Dobrze, że zamknąłem okno. Dobra, spróbujmy to. O, to mi się myślę, że tu przyda. W ostatnim etapie. O, elegancko. No i tutaj ciśniemy, cyk. Trybie koncentracji jest niezauważalny. Chyba tak mi się tylko wydawało. Shit! Znowu się nie udało. Musiałem ich zabić bambuko. Czy to się udało? Jezus! O kurde. Kurde, tutaj coś nie buczy. Czekajcie, muszę to zmienić. Opcje.
Nie, tu są dźwięki. Muzyki, efektów. Strasznie to wali po. Dobra, jest trochę lepiej, ale. Come on, baby. I want you to touch my diggy dong. Ooh, you touch my tra-la-la, my ding-ding-dong. Let the battle begin. Oh, fuck. Wszystkie trzy części się rozsypały. Get on my horse is amazing. Fuck me, fuck me. Gdzie są te fragmenty? Masakra jakaś. Co tu się dzieje? Szybko, 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 szybko. Dobra, tu jest pierwszy. Schowam się. Na razie nie jest aż tak trudno, jak myślałem, że będzie. Łach. Jebała mnie na dół. Pomocy, pomocy, mamo biją. Stop hiding. Dobra, widzę tam. Ciki, 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 zamknij japę! Już nie mam życia, zajebiście, zajebiście, zajebiście. Będę z tobą walczył, jak odzyskam te fragmenty, które są. Gdzie są? Tutaj jest, no przecież widzę go, wisi tutaj. O, dobra. Jezus, ale jaka spina tutaj jest. Jest ten trzeci fragment. Coward. Nie jestem coward, ale nie wiem. Tak jest, tutaj trzeba. Tak to się dzieje, tak się dzieje, że trzeba tak walczyć. Kurde. Przydałoby się tutaj znaleźć. Jest, widzę go, widzę go. Nie bij mnie, nie bij mnie. Nie bij, wytłumacz, nie bij, wytłumacz. Nie bij, wytłumacz, nie bij, wytłumacz. Dawaj, dawaj. O, ostatni trzeci, dobra, udało się. Elegancko. Co mam teraz zrobić? Jakiś gangbang? Ale jestem sam. Co mam przyjść z kolegami? Może 30 cm w spodniach i 40 w łapie? Tego byś chciała? Takich lubisz? Ja mogę ci załatwić, no wiesz, no to jeden telefon, nie? Może... Uda mi się? Czy uda mi się? Czy jest jakiś czas? Mam nadzieję, że... Boże, mam nadzieję, że kot nie wstanie, mi nie złapie. No, no, no. Jest! I've had enough. Just get the job done. Wow. Więc tak to było wszystko. Te wszystkie jego wizje.
Dobra, pomiń. Bo nie chcę mieć praw autorskich na ostatnim odcinku, bo takie coś może być. Napisy są, myślę, że mało interesujące. Kontynuuj. Coś zaraz będzie się działo, że po prostu wejdę do menu głównego. Okej, dobra. Dobra. Czyli to koniec. Powiem, dobra, teraz moje podsumowanie. Na początku ta gra wydawała mi się mega fajna, zajawkowa, takie tutaj znajdowanie tych, używanie sprzętu, ale powiem wam szczerze, że naprawdę ta gra była mocno średnia. Tak dla mnie przynajmniej, tak, może to nie jest mój styl gry, chociaż myślałem, że odnajdę się w tych klimatach dobrze, ale naprawdę nie odczuwałem potrzeby, żeby znajdować te kolekcje, że może grałem na zbyt niskim poziomie, nie wiem. Nie odczuwałem potrzeby znajdowania tych dodatkowych rzeczy, bo to tak naprawdę nic nie dawało, tylko aktualizowało moją kolekcję. Zakończenie gry strasznie, no słabiutkie, no nie wiem, no. Ja mówię to co czuję zaraz po, takie na gorąco. Takie strasznie, no nie wiem, no pewnie, nie wiem jak sam to inaczej zakończył, ale takie słabiutkie, w ogóle przechodzenie, nawet walka z tym kolesiem była słaba, walka z Erin była żadna, po prostu biegałem sobie i te fragmenty zbierałem. Ona na końcu spadła i tyle, no i strasznie, no nie wiem, no nie będę dawał oceny, bo nie daję oceny, ale ogólny feeling z gry fajnie, można sobie pograć na spokojnie, na tutaj ten podnajdywać, ale takie przeciwnicy strasznie przeciętni. No, nie jestem dobry w osądzaniu, ale powiem tak, grało mi się przeciętnie. Bywały gry, które mi się grało o wiele lepiej, z typu Bioshock, to po prostu jest najlepszy. Bioshock Infinite oczywiście. Mega gra. Tomb Raider, wybornie. No tutaj taka kolejna gra, myślę, że na moim kanale kolejna seria skończona. Fajnie było, teraz czas na coś nowego. Myślę, że to, co przyniesie najbliższy czas na moim kanale, myślę, że Wam się spodoba, ponieważ wracamy do koopów, tak? Koopów, tak? Które były i te, które może oglądaliście: Borderlands, Dead Island i Path of Exile. Wracamy w tym samym składzie, myślę, więc będzie ciekawie. Także oglądajcie, śledźcie i subskrybujcie. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie, co sądzicie o tej grze i o całej serii. Także no do zobaczenia w kolejnych seriach. Na razie.